Witam serdecznie, pokażę jak przygotować sałatkę typu capressi z awokado. Do przygotowania będziemy potrzebowali jedną kulkę mozzarelli, jedno awokado, garść listków bazylii, dwa pomidory, kilka pomidorków koktajlowych, jedną cebulkę razem ze szczypiorkiem, 3 łyżki oliwy, 2 łyżki soku z cytryny, do smaku pieprz grubomielony i sól. Umyte pomidory przekrawam na pół, usuwam zgrubienia od łodyżek i kroję w pół plasterki. Pomidory kroję razem ze skórką. Ser mozzarella odsączam z zalewy i kroję w plasterki. Umyty szczypiorek drobno kroję. Umyte pomidorki przekrawam na pół. Awokado przekrawam na pół, obieram ze skórki i kroję w pół plasterki. Teraz będę układała sałatkę. Na dużym talerzu na przemian układam pomidory, awokado i ser. Górę posypuję szczypiorkiem razem z cebulką. Układam kilka pomidorków koktajlowych. Posypuję porwanymi listkami bazylii. Skrapiam sokiem z cytryny, doprawiam solą i pieprzem i polewam oliwą. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sałatka jest gotowa, życzę smacznego.